parowóz PX-48-19-20 najpierw przez 18 lat stał zamknięty w szopie. 3 lata temu rozpoczęła się jego żmudna naprawa, która właśnie dobiega końca. Kiedy wyjedzie na tory, Średzka Kolej Powiatowa będzie jedyną wąskotorówką posiadającą dwa sprawne parowozy z serii PX-48. To jest parowóz PX-48-19-20, który został wyprodukowany w roku 1955 w pierwszej fabryce lokomotyw w Polsce w Chrzanowie. Od 1977 roku parowóz kursował na kolejce średzkiej aż do roku 2001, kiedy to kolejka przeszła we władania powiatu średzkiego. No od tego momentu aż do dnia dzisiejszego parowóz stoi w szopie, ale w roku 2018 rozpoczęła się intensywna naprawa tej lokomotywy. Odnośnie napraw parowozów, no mieliśmy jakieś tam, powiedzmy, doświadczenie już z pierwszym parowozem. Wprawdzie tam zakres naprawy był dużo mniejszy i kotła nie wykonywaliśmy na miejscu, wykonywała naprawę specjalistyczna firma. Natomiast no, jest problem z wykonawstwem tego typu rzeczy i niejako byliśmy zmuszeni, żeby to wszystko zorganizować w tym naszym skromnym warsztacie w Środzie. Udało tutaj się nawiązać współpracę z fachowcami, udało się uzyskać niezbędne pozwolenia ze strony Transportowego Dozoru Technicznego, co jest tak naprawdę pierwszym w historii takim krokiem, kiedy to stowarzyszenie całkowicie wykonuje naprawę w uzgodnieniu z dozorem technicznym i bardzo dobrej jakości tą naprawę ku końcowi już wykonujemy. Kocioł jest urządzeniem ciśnieniowym i wymaga specjalnej opieki. Jest to ustawowo określone, że jest pod dozorem technicznym, co jest oczywiście zrozumiałe ze względu na to, że jest to urządzenie niebezpieczne. Natomiast to nie kocioł był głównym obiektem tych trudności. Mowa o podwoziu, o tędrze koła, cały układ napędowy. Szacujemy tak, że 1/3 pracy, 1/4 nawet to był kocioł, a 3/4 to były różne elementy pozostałe. Na kolejce średzkiej zawsze kursowała trakcja parowa i pomimo tego, że na inne kolejki wąskotorowe w Polsce trafiały lokomotywy spalinowe, tutaj zawsze kursowały parowozy. No i bez wątpienia jest to ten element, który najbardziej przyciąga naszych turystów i gwarantuje największą frekwencję. No mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku dwa średzkie parowozy wyjadą na szlak i będą cieszyły oko pasażerów ze Środy Wielkopolskiej i okolic. A teraz wasze miejsce w naszym programie. Na dworze coraz chłodniej, na drzewach coraz więcej czerwonych i żółtych liści, ale one tylko dodają uroku waszym zdjęciom.